Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Chciałam Wam pokazać domowy przepis na przepyszną zupę grzybową. Do garnka zimną wodą wkładam mięso wołowe, 3 marchewki, 2 pietruszki, pół selera i pora. Do tego dorzucam kilka grzybków suszonych, namoczonych w wodzie i wypłukanych oczywiście z piasku. 2 liście laurowe. Dwa ziarenka ziela angielskiego. I 4 ziarenka pieprzu. Zupę wstawiam na gaz i będę gotować na wolnym ogniu. Minęła godzina. Bulion przekładam, a na patelni rozpuszczam odrobinę masła. Do masła dodaję 4 szalotki pokrojone w kostkę. Do cebuli dodaję około 0,5 kg podgrzybków umytych i pokrojonych w plasterki. Grzyby duszę na wolnym ogniu. Po około 10 minutach do grzybów dodam bulion. Zupę będę gotowała około 20 minut na wolnym ogniu. Na sam koniec pozostało już mi tylko doprawić zupę śmietaną. Do miski wlewam odrobinę bulionu. I wymieszam śmietanę. Zupą. I wlewam do garnka. Do przepysznej zupy grzybowej dodam pietruszkę. Zupę podam z łazankami. Życzę Wam, kochani, smacznego.